Witam Państwa, to jest debata regionalna Punkty Widzenia. Opozycja twierdzi 3 lata psucia polskiego rolnictwa i żąda odwołania ministra Sawickiego. Koalicja twierdzi, w ciągu ostatniego roku 2010 dochody rolników w Polsce zwiększyły się o 18,5%. A wszystko to w kontekście 30. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Witam serdecznie. Podczas tego programu chciałbym rozmawiać o rolnictwie. A pytanie pierwsze. Czy mamy szansę dzisiaj rozmawiać jeszcze o rolnictwie podkarpackim? Czy, tak jak twierdzą niektórzy, nie mamy szansy rozmawiania nie tylko o rolnictwie tutaj w naszym regionie, ale nawet o rolnictwie w Polsce, bo globalizacja i nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej tak naprawdę sprawiają, że możemy dzisiaj mówić o rynku rolnym globalnie europejskim i globalnie światowym. Jesteśmy oczywiście uczestnikiem wspólnego rynku rolnego, wspólnej polityki rolnej. Jej elementem korzystamy też, ale nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy specyficznym regionem o specyficznym rolnictwie, więc trzeba rozmawiać o rolnictwie podkarpackim w aspekcie funkcjonowania Polski w ramach wspólnej polityki rolnej. Ja myślę, że dzisiaj jest taki czas, choćby ze względu na to, że pewną perspektywę finansową kończymy, a przed nową stoimy, o czym minister Sawicki zresztą wielokrotnie mówił i mówi, że chyba bardziej należy rozmawiać o rolnictwie jak kiedykolwiek do tej pory, bo widzimy, że 2 lata kryzysu, tak tutaj w kuluarach rozmawiamy przed programem, 2 lata kryzysu pokazało, że rezygnacja przez ostatni czas z różnych instrumentów regulujących rynek, czy choćby polityka ekstensywnego rolnictwa unijnego, tak naprawdę nie motywująca do tego, by być konkurencyjny względem rynków światowych, o których pan redaktor mówi, no, nie prowadzi nas donikąd. Dzisiaj trzeba pomyśleć, by zreformować wspólną politykę, myślę, z uwzględnieniem regionalizacji pewnej produkcji. Ja pytam o to oczywiście dlatego, że może nie rolnik, chociaż rolnicy też są oczywiście konsumentami, ale konsumenci, kiedy idą do sklepu i widzą tą ostatnią nagłą zwyżkę cen, kiedy widzą cukier po 5,5, kiedy widzą coraz droższy chleb, kiedy widzą coraz droższe mięso, myślą sobie, no co się stało? Co się takiego stało? Jako odpowiedź często słyszą, że no tak, była susza w Rosji, potem była wielka powódź w Australii, potem była powódź w Brazylii i myślą sobie, no ale chwileczkę, my żyjemy na Podkarpaciu, a ciągle nam ktoś tłumaczy, że jesteśmy tak mocno powiązani z rynkami brazylijskim, australijskim, rosyjskim oraz naszym wewnętrznym unijnym, że tak naprawdę nie możemy nic zrobić. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Jesteśmy powiązani i to nie podlega dyskusji. Dzisiaj trzeba mieć pełną świadomość, że żywność stała się towarem do spekulacji. Żywność dla rynków finansowych w świecie jest tak samo traktowana jak węgiel, jak ropa naftowa, jak złoto, inne bogactwa. I w sytuacji, kiedy świat jest spokojny, kiedy mamy kryzysy, kiedy na przykład problem Japonii czy północnej Afryki, to i będą problemy z dostarczeniem większej ilości żywności, żywność staje się atrakcyjnym towarem spekulacyjnym. Czy nie? Tak pan redaktor powiedział. Opozycja twierdzi, że tak naprawdę to jest wina rządu, że gdyby rząd zachował się inaczej, gdyby minister rolnictwa zachował się inaczej, to mielibyśmy inną sytuację nie tylko w rolnictwie. Jakie są argumenty opozycji? Panie redaktorze, dobrze, że rozmawiamy o rolnictwie polskim, o rolnictwie podkarpackim, dlatego że rzeczywiście jest wiele problemów takich, które wynikają właśnie z nieudolnej polityki naszego rządu. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście Podkarpacie ma szansę na rozwój podkarpackiego rolnictwa mamy wszyscy mieszkańcy tutaj Podkarpacia, ale musimy tutaj wykonać pewne działania, pewne ruchy ze strony rządu muszą być wykonane. Jeśli nie będzie wsparcia dla rolników podkarpackich, to my praktycznie zostaniemy daleko w tyle. My mamy piękny region. Mówi pan wsparcia i co pan ma konkretnego na myśli? No tak, przede wszystkim jeśli chodzi na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim gospodarstwa ekologiczne, wysokiej zawartości, no jeśli chodzi o żywność ekologiczną, to jest najważniejszy nasz kierunek i my się w tym kierunku powinniśmy pójść. Jeśli załóżmy ze strony rządu nie będzie preferencyjnych działań, to na pewno rolnicy sami sobie nie poradzą, bo rolnik w osamotnieniu teraz walczy o przetrwanie. On ma bardzo trudną sytuację. Jeśli sprawę sobie zdajemy z tego, że za 30-40 lat braknie żywności na świecie, bo ludności wzrasta, a obszarów pod rolnictwo jest coraz mniej. I w związku z tym musimy robić wszystko, aby właśnie wspierać rolnictwo. I tak jak mamy, no bo jeśli mówimy o cukrze, no drodzy Państwo, no jeśli dzisiaj cukier, no to nie wziął się samo, prawda, z tego, że ktoś nagle podniósł. No oczywiście są to w pewnym sensie spekulacje,
ale ktoś do tego doprowadził. Jeśli likwidowana jest cukrownia w Łapach, jeśli likwidowana jest cukrownia w Lublinie, jeśli są inne cukrownie likwidowane, to na pewno wtedy my się pozbywamy kwot, prawda, cukrowych, więc automatycznie no, tracimy na to jako państwo. Tracimy na to jako państwo, ale inne rynki, prawda, no, na tym zyskują, choćby niemiecki. No niby miało być tak dobrze, jeśli chodzi o cukier, to wiemy, że to Brazylijczycy mieli dla nas uprawiać ten cukier i tak dalej, ale poszli w inne, prawda, metody uprawy, bo im się bardziej opłaca, a u nas byśmy zostali praktycznie bez cukrowni. Mamy przykład też i w Przeworsku, kiedy świetnie funkcjonowała, a nasi rolnicy dzisiaj praktycznie no, pozostali, można powiedzieć, bez szans na uprawę buraka cukrowego. Dobrze, jeszcze słowo. Jak najbardziej brakuje mi. Tak jest, panie redaktorze, szanowni państwo, no, przede wszystkim trzeba na to głębiej popatrzeć. Trzeba mieć świadomość, że minister Sawicki w momencie kampanii skupowej, mówimy o zbożu, bo tutaj padły hasła, że ceny są, prawda, bardzo wysokie, twierdził, że jest to czysta spekulacja. Tylko proszę mi wytłumaczyć, dlaczego w czasie kampanii skupowej wyjechało z Polski 1,5 miliona ton zboża. 1,5 miliona ton zboża. Ja dla przypomnienia, dla telewizji chciałem powiedzieć, że przemysł przetwórczy przerabia 6 milionów. To jest to, co potrzebujemy jako mąkę. Jak pan mówi wyjechało, to znaczy zostało wyeksportowane. W związku z tym tutaj nie zadziałał pewnego rodzaju system. A to ktoś mógłby powiedzieć, to dobrze, no, nie, eksport, no, pieniądze, sprzedaż. Pada wszelką dyskusją, tylko również nie było ci rolnicy, którzy założyli te gospodarstwa i którzy mówią o ustawie z 2009 roku, twierdzą tak, takich ograniczeń i takiej biurokracji, którą tak naprawdę nie wiadomo, czy zaczerpnęliśmy z Unii, czy po prostu źle przepisaliśmy tamtejsze prawo, no to rolnicy dawno nie widzieli. Boją się, że to, co się działo w latach 2003, 4, 5, kiedy rzeczywiście był gwałtowny wzrost gospodarstw ekologicznych, to teraz pod jakby jurysdykcją tej ustawy z 2009 roku zostanie zatrzymany. I tu właśnie opozycja krytykuje ministra Sawickiego, a ja pragnę powiedzieć, że minister Sawicki jest pierwszym orędownikiem uproszczenia procedur. Tej wspólnej polityki, przyszłej wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 znacznie uproszczonej, transparentnej i właśnie prostej dla rolników. To może nie trzeba walczyć, może wtedy jak rolnicy mówią, panowie, no nie trzeba, ktoś ma jedną krowę, dwie krowy i trzeba chodzić do jakiegoś inspektora i tam prosić go, żeby ten rolnik mógł tę krowę, jak to się mówi popularnie, przywiązać na pastwisku. Może nie trzeba I tego panie robić. Panie redaktorze, i właśnie to jest problem, ponieważ Polska uczestniczy w wspólnej polityce rolnej. Musimy spełniać te same wymogi, te same przepisy, tak zwanego cross-compliance, zasad wzajemnej zgodności. I ważne jest, żeby w tej nowej perspektywie te przepisy ograniczyć do minimum. Te, które są naprawdę potrzebne, ja się dzisiaj zgodzę, jest mnóstwo, że my, sami pracownicy różnych instytucji nie łapią się we wszystkich przepisach. Panie redaktorze, no, ale jak to nie krytykować, no przecież, no proszę, posłuchaj, szanowni państwo, no przecież, no proszę sobie wyobrazić, no jeśli załóżmy, mówimy o gospodarstwach ekologicznych i do owoców miękkich mieliśmy dopłaty 400 euro do hektara i w 2000, praktycznie 12 tych dopłat już nie będzie, to jest 400 euro do hektara. Przecież to są bardzo ważne uprawy, owoce miękkie, truskawka, malina i tak dalej. A jeśli mówimy o dopłatach, prawda, bezpośrednio, to proszę sobie wyobrazić, no jeśli my jako Polska, bardzo duży kraj, mamy praktycznie na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, 188 euro do hektara. Ale proszę bardzo, no Niemcy mają 344, a Grecy ponad 550. No to proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, no jak nasz rolnik może konkurować z rolnictwem? I chodzi w priorytetach, kiedy przyjmiemy prawda, no, przewodnictwo w Unii Europejskiej już od drugiego półrocza, czyli od 1 lipca i my o to nie walczymy, jako w priorytetach tego nie zapisaliśmy. Przecież to jest skandal. Pan minister dawno się powinien podać do dymisji, a mało tego, gdy miał trochę honoru, to za ten tytoń, który nie złożył wniosek, bo zapomniał sobie. I dzisiaj, no 17 tysięcy hektarów, no to w większości rodziny uprawiali tytoń. No nie ma praktycznie. Panie prezesie, pan się, sobie wyobrazić. Pan się bulwersuje, bo pan się nie zgadza? Trochę się bulwersuje, bo się trochę na tytoniu znam. Ale nie dlatego, że pan pali, prawda? Nie dlatego, że palę. Natomiast ja mam taką prośbę do pana posła Golby, żeby no, nie siał tak daleko idącej demagogii, bo wcale to nie jest tak, bo dzisiaj oczywiście Podkarpacie jest idealnym czy doskonałym regionem dla rolnictwa ekologicznego, ale trzeba sobie powiedzieć, że z rolnictwem ekologicznym to też wiąże się bardzo dużo problemów. Okazuje się, że w tej grupie 2400 ciągle rozwijające się, to jest rynek bardzo rosnący. W Unii mówi się, że to jest 15% rocznie wzrostu, więc bardzo dużo. U nas też jest już 15% rocznie przyrostu ilości produkcji. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę nie ma następców, że dzisiaj problem polega na tym, że dochód na poziomie 2,5 czy 3 tysiące z gospodarstwa ekologicznego na prowadzącego, bo takie dochody można uzyskać, to oficjalnie podaje nawet Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, nie bardzo generuje
generuje następców do prowadzenia takiego gospodarstwa, więc to jest bardziej złożony problem, aniżeli tylko tak powiedzieć. Ja się zgadzam, ale panie pośle, fakty są takie. Dopłat do owoców miękkich, ważnych dla rolników na Podkarpaciu, rzeczywiście nie ma. Są. Na obecną chwilę są. Kończył się. W 2012 nie będzie. No. Tak, 400 euro, tak, 1600 złotych. A jeśli chodzi, teraz dodam jeszcze do tego, no skoro pan tutaj mówi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że uprawiam demagogię, no to proszę to porównać, no jak można uprawiać demagogię, skoro rzeczywiście rząd nic nie robi. To jest, jeszcze raz powtarzam, nieudolna polityka tego rządu, jeśli chodzi o polskich rolników. Szanowni Państwo, no tutaj jeśli mówimy, w tym wypadku chcemy obarczyć ministra Jurgiela, to proszę cofnąć się tylko trochę wstecz. 2004 rok, z 18 milionów. Trochę, panie pośle, to 7 lat? Tak, ale to była najważniejsza decyzja, kiedy za rządów, właśnie wtedy, kiedy za rolnictwo odpowiadał Polskie Stronnictwo Ludowe, zlikwidowano 6 milionów ton. Ja muszę stanowczo zaprotestować. Proszę bardzo.